Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk. Motoryzacyjnie pozdrawiam wszystkich sympatyków, subskrybentów. Dzisiaj kolejny odcinek o autach używanych, tym razem pominięty gdzieś tam Seat Ibiza trzeciej generacji. Auto, które było produkowane od 2002 roku do 2008 na przełomie 2006 roku przeszło facelifting. Drobny tutaj przedstawiciel segmentu B, oferowany jako 3-5-drzwiowy hatchback oraz 4-drzwiowy sedan o nazwie Cordoba. Tutaj silnik z kilkoma silnikami benzynowymi oraz dieslami. Szeroki wybór tych jednostek napędowych był spory, o których opowiem za chwilę. Z 5-6-biegową manualną skrzynią, 4-biegowym automatem, długość samochodu to 395 cm, szerokość 169, wysokość 144, rozstaw osi 244. Sedan tutaj był dłuższy, 428 cm i miał większy bagażnik, 485 litrów. W przypadku hatchbacka było to tylko 267. Konkurent takich aut jak Skoda Fabia, Renault Clio, Peugeot 206 czy Opel Corsa. Co można powiedzieć o sylwetce? Sylwetka mimo ponad 20 lat już od zaprezentowania Ibizy trzeciej generacji, oznaczonej symbolem 6L, może się tak naprawdę podobać. Samochód był nowoczesny, zaprojektowany, charakterystyczne wąskie tylne lampy, przednie zadziorne, szczególnie w żółtym lakierze. Może się to podobać. Wersje sportowe. Także, co do wnętrza, jest ono charakterystyczne dla grupy Volkswagena z tamtych lat. Charakterystyczny panel klimatyzacji, nawiewu, konsola środkowa, nawiewy okrągłe, kierownica ze znaczkiem Seat, zegary. To się odróżniało w stosunku do oczywiście innych aut z grupy Volkswagena, jak Skoda Fabia czy Volkswagen Polo, które są bliźniakami Ibizy czy Cordoby w sedanie. Co do wnętrza, ilość miejsca jest wystarczająca. Z przodu nie brakuje tego miejsca. Fotele są też dosyć wygodne, aczkolwiek pamiętajmy, że jest to segment B nad głową. Tego miejsca także jest wystarczająco z tyłu. Z tyłu, o dziwo, też tego miejsca nie brakuje, ale jak to przy segmencie B, nie ma też go nadmiar. Bagażnik dosyć mały, bo niecałe 270 litrów. Aczkolwiek jest on dosyć ustawny, także możemy złożyć także oparcie tylnej kanapy i powiększyć przestrzeń. Co do wersji silnikowych, to było ich naprawdę dużo. To jest o dziwo chyba jeden z nielicznych przedstawicieli segmentu B, gdzie tych silników było zatrzęsienie. Tak naprawdę nawet będzie ciężko, ciężko wszystkie te silniki wymienić, no ale się postaram. Powiedzmy, poczynając od najsłabszego, 1.2 o mocy od 64 poprzez 70 koni, to jest trzycylindrowa jednostka MPI HTP, znana w Skodzie. Kolejny silnik 1.4, 16-zaworowy o mocy od 86, od 75 poprzez 85, 100 koni. Kolejny 1.6, 16-zaworowy, 105-konny, dwulitrowy, 115-konny. Silnik wolnosący i silniki mocniejsze, 1.8 turbo w wersji FR, 150 koni, 1.8 turbo w Cuprze, 180 koni. Te silniki się rozpędzały nawet w okolicach 7-8 sekund do setki. Jeszcze można byłoby je poddać chiptuningowi. Co do diesli, też było ich sporo, poczynając od najmniejszych 1.4 TDI, trzycylindrowych o mocy od 70 poprzez 75 koni, 80 koni. Kolejny silnik to 1.9 TDI o mocy od 100 koni,
poprzez 130-160 koni w wersji Cupra. Był także silnik wolnowsący 1.9 SDI, 8-zaworowy, 64-konny. Co do wyboru silnika, jeżeli szukamy oszczędności benzyniaków, to 1.2 trzycylindrowy będzie dobrym silnikiem, aczkolwiek ma on swoje jakieś tam przypadłości typu rozrząd na łańcuchu, który często przy małych przebiegach ulega uszkodzeniu. Takim kompromisem na pewno będzie silnik 1.4 16-zaworowy oraz 1.6. Dosyć dobre osiągi, małe spalanie, także w okolicach tutaj 7 litrów mniej więcej. Wszystkie miejsce możemy silniki przerobić na gaz, także tutaj też nie ma problemu z tym. Dodatkowo jak ktoś szuka osiągów, to 1.8 turbo także w sportowych wersjach będzie dobrym wyborem. Jeżeli ktoś jest jeszcze bardziej oszczędny, to silniki 1.4 TDI czy 1.9 TDI będą także dobrymi wyborami. Tutaj te silniki, pamiętajmy tylko, że mogą mieć dosyć ogromne przebiegi. Co do tutaj zalet Seata Ibizy trzeciej generacji czy Cordoby drugiej generacji, tak naprawdę bardzo duża ilość jednostek napędowych, dosyć tania eksploatacja, serwisowanie części, dosyć dobre prowadzenie, także zawieszenie, układ kierowniczy. Co do wad, no niestety w najstarsze egzemplarze już mogą mieć problem z korozją, mają już ponad 20 lat, czy te okolice. Silniki trzycylindrowe mogą generować większy hałas, szczególnie diesle. Do tego niektórzy narzekają na mały bagażnik, czy na wnętrze, także plastiki skrzypiące. Co do awaryjności usterek, to ja o silnikach się nie będę specjalnie rozwodził. W silnikach 1.2, tak jak powiedziałem, rozrządy, układ zapłonowy, cewki zapłonowe. W 1.4 silniku problemy ze spalaniem oleju. Dodatkowo 1.8 turbo, problemy z turbosprężarkami, nadmierne spalanie oleju. Tak naprawdę jedną z tańszych jednostek napędowych to będą silniki oczywiście w benzyniakach w przypadku 1.2. W obsłudze, w serwisowaniu w przypadku diesli będzie to 1.9 SDI bez turbosprężarki, koła dwumasowego, prosta konstrukcja. Tutaj warto zwrócić uwagę także, że silniki 1.4 TDI czy 1.9 TDI także mają problemy, szczególnie jeżeli są na pompie, wtryskiwaczach. Niektóre silniki miały problem także z układem korbowo-tłokowym, także warto to wszystko wcześniej obejrzeć filmy. Ja te silniki wszystkie mam nagrane na kanale, ich wady, zalety, także co do innych jakichś usterek, na pewno trzeba zwrócić uwagę na korozję w najtańszych egzemplarzach, najstarszych. Dodatkowo także problemy ze skrzyniami biegów, z hałasem, z łożyskami najczęściej. Warto na to zwrócić uwagę, kupując dosyć stare samochody, jakim są właśnie Seat Ibiza trzeciej generacji, czy Cordoba drugiej generacji, która się różni tylko bagażnikiem praktycznie. Co do sytuacji rynkowej, to najtańsze egzemplarze startują nawet poniżej 5000. Warto kupić egzemplarze poliftingowe. Jest on bardziej dopracowany. Tutaj jeszcze wygląd. Dodatkowo jest to drobna zmiana, ale każde po 2005-2006 roku te samochody no już będą droższe, w okolicach 10-15 tysięcy. Tak naprawdę wersje sportowe będą jeszcze droższe, powyżej 20 tysięcy nawet. Jeszcze aktualnie Cupry, które są dosyć rzadkimi samochodami na rynku właśnie używanych samochodów. Także podsumowując, ciekawy przedstawiciel segmentu B. Tania eksploatacja, serwisowanie części, sprawdzone jednostki napędowe Volkswagena, aczkolwiek mające jakieś swoje tam przypadłości. W każdym razie dosyć łatwy serwis i to, że mechanicy znają te samochody, jak i technologię Volkswagena, powoduje, że jest to dosyć dobry wybór, czy ciekawy wybór na tle segmentu B aut miejskich. Także to było na tyle odnośnie Seata Ibizy.
trzeciej generacji Kordoby, drugiej generacji. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia na następnego odcinka. Pozdrawiam.